No cześć. Wszyscy wiemy, że zbliżają się wybory samorządowe. Wszyscy wiemy, kto jest prezydentem miasta stołecznego Warszawa, teoretycznym prezydentem, złym prezydentem. Wszyscy wiemy, jakich skandalicznych rzeczy, czynów dopuściła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ja tutaj teraz nie będę wyliczał wszystkich afer, bo jest ich bardzo dużo. Ale choćby afera z KDT, pacyfikacja kupców za pomocą wynajętych bandytów z grupy przestępczej Żubrzycki. Kim był Żubrzycki? Oficerem Służby Bezpieczeństwa. I nie porównujcie go z Piotrem Wrońskim, bo to jest zupełnie inna klasa człowieka. Inny zupełnie kierunek. Użyta była też do tego policja, do pacyfikacji, KDT. Kolejna afera to oczywiście afera tęczowa. Odbudowa tęczy po kolejnym spaleniu za publiczne pieniądze. W tym czasie powstała też m.in. jakaś pseudoagencja ochrony o nazwie DES, czy SRES, ale chyba DES, której nigdy wcześniej nie widziałem, nie słyszałem. Nie widziałem żadnej reklamy, nic. Ta firma miała zadanie właśnie chronić teoretycznie tęczę. Kolejna afera to choćby wiele większych lub mniejszych afer ze strażą miejską, napadanie na kupców, zabieranie im towaru, kradzież samochodów pod pretekstem odholowywania. Kolejna firma, której nigdy wcześniej nie było, nie widziałem, nie słyszałem. Nie widziałem reklamy żadnego samochodu od nich. Nie pamiętam, jak się nazywa ta firma, czy to jeszcze istnieje w ogóle. Firma, która miała logo, czyli znak, gwiazdę. Samochody wzorowane oznakowaniem na angielskie samochody policyjne. Z tym paskiem. Kolejna afera. Oczywiście reprywatyzacja, odbieranie kamienic i dawanie im ludziom, którzy tak naprawdę nie byli ich właścicielami. Jacyś tam mecenasi, ludzie podszywający się pod właścicieli. Afera z morderstwem. Właśnie w tej sprawie, jeśli chodzi o tę reprywatyzację, Jolanta Brzeska została zamordowana i znaleziona w lesie kabackim. Sama się nie powiesiła. Jak powiedziałem, zbliżają się wybory samorządowe. Tych afer z Gronkiewicz-Waltz było naprawdę wiele więcej. Nie chcę tutaj nikogo namawiać, na kogo ma głosować. I powiem tyle, że oby nie na Hankę. Jeżeli chcecie, żeby w Warszawie były zmiany na lepsze, to nie możecie głosować na Hankę. A zresztą chuj z tym. Kto będzie kandydował na prezydenta? Z tego, co słyszeliśmy, Piotr chyba on ma jaki. Ale teraz się dowiadujemy, że nie wiadomo, czy PiS go wystawi. Bo, prawda, on sam nie wie.
Korwin-Mikke zapowiedział, że on będzie kandydował na 100%. Mówił też, że jeśli zostanie tym prezydentem miasta stołecznego Warszawy, Hanka będzie siedzieć. I ja mu wierzę. Bo dlaczego mam mu nie wierzyć? Bo zresztą jak nie wybierzemy, prawda? To się nigdy nie przekonamy. Bo takie gadanie, ja nie wybiorę, bo i tak nie zrobi. No jeśli tak gadać, to spierdalaj z mojego miasta. Najpierw trzeba dać człowiekowi szansę, a nie bredzić. Przy okazji to jest pierwsza książka dotycząca właśnie reprywatyzacji. Polecam, żebyście się zapoznali z tą książką, przeczytali. Znajdziecie tam dość dużo ciekawych informacji. Polecam tą książkę. No i zmieńmy Warszawę, żeby Warszawa była lepsza, bo to jest nasze miasto. Miasto stołeczne Warszawa.